brązowa i to jeszcze nie bardzo. Zero osób, zero osób ogląda tę transmisję na żywo z tego Train Simulatora. Zero. Nie mogę uwierzyć. Się w ogóle zatrzymuje przed tym semaforem. Chyba to oznacza ten semafor, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli ci się spada, to trzeba dołożyć do pieca ewidentnie. Zaraz nie będziemy w stanie podjeżdżać maksymalną dozwoloną prędkością pod tą górę. Chyba trochę przesadziłem z tym ubywaniem węgla, włączymy trochę sprężarki. Niech on trochę podpręży ogień, czy jak tam się mówi, nie wiem. Odwolniliśmy strasznie. No nie o to chodziło. Już nam ciśnienie pomału będzie zaczynać rosnąć. Tak nie wiem, pomału do 60-70% to będzie chyba optymalnie. A ja teraz wjeżdżam na tor lewy. Czyli będzie jechał tam ten towarowy poziom. Najeżdżaj już produkuj ciśnienia więcej. No to w komentarzach możecie pisać, czy w ogóle dobrze prowadzę ten skład parowozowy, czy nie. Bo w sumie to się nie znam za bardzo na parowozach, szczerze mówiąc. Dobra, i co? Cofnięcie płomienia w parowozie i co? Teraz? Więc się płomień cofnął? Co ja mówię na to? Okej, koniec gry. To jest ciekawe. PRR-K4S Steam Locomotive. Dobrze, poczekajcie chwilkę. No dobrze, nieźle to się dzieje. No to mogę powiedzieć, że się nieźle dzieje. Dobrze, wznówmy. W takim razie musicie chwilę poczekać, aż się załaduje. Ten płomień nie cofnął, więc ja sobie pan sprężę na razie, bo tutaj będziemy chcieli ją wyłączyć. Czemu ja słyszę dźwięk, jak mi było na mail? Nie wiem czemu, no ale cóż. Takie dziwne odgłosy generuje Train Simulator.
że ciśnienie rośnie, rośnie, rośnie. Dobrze, uznaliśmy, że jest bardzo dobre ciśnienie już. Sprężarkę można wyłączyć. Zapiszmy sobie tutaj grę. Teraz już się płomień nie cofnie, bo jest zamknięty kocioł. Otwórzmy go teraz, żeby można było więcej wągla pakować. No nie wiem, próbuję jechać dalej. Cały czas cofnięcie płomienia. A co to się stało, że się znowu ten płomień cofnął? Nie wiem, to co to ja ci wierzę, no nie wiem, tunelu to się cofa płomień, czy co? No nie wiem. Widać, że się nie znam, co? Widać, że się nie znam na parofo, co? Kiedy to się cofa płomień, kurczę. Czym on się cofa? Ja nie chcę, żeby się cofał ten płomień. Czym on to robi? Dobra, otwórzmy te drzwi. Dobra, i wjeżdżamy do tunelu, zamknijmy drzwi. Co teraz, tyś się masz zamiar cofnąć? Już teraz patrzcie, już teraz się nie cofa. Włączę płomień. To niezły ten płomień. Włączę mu jeszcze sprężary. O. Bo chyba w tunelu nie mogę wkładać wungla. Chyba o to chodzi. Dobra, to sobie wungla na stacji dołożę. Nie. Dobry plan. Dobrze, my dojedźmy już na tych oparach, tam na tą stację, niech im już będzie. Łączmy czy cały czas tunel do tej stacji. Jeszcze mi znowu już powiedzą, że się płomień cofnął. Dlatego byśmy już chyba nie chcieli. Co nie? Więcej sprężarki, pompuj powietrze. Łap się do tego kotła, niech ciśnienie rośnie. No niech ciśnienie rośnie. Dobra, jedziemy sobie w tym wagonie przez ten tunel. Dobra, starczy tej sprężary. Dobra, jest okej. Już jesteśmy na prostej na stacji. Kurczę, mała ta stacyjka jest w porównaniu do z dużej składu. Teraz pytanie. Czy ja się powinienem dotrzymać tak? I piasecznica, dobrze. Ale tam były pierwsze wagony, czy który wagon? Zrobimy też, że tam które wagony się będą znajdowały na tej... Jakieś trzy. Sobie trochę zahamujmy składu. Teraz panie już płomień, jak mi się... No i rzekła się ślizgały w pociągu podczas stania na stacji. Co mi jeszcze za mądrość wymyślą w tym symulatorze, co? Mówię, bo pociąg zjeżdża. Widzisz. Że pociąg sobie zaczął jechać sam z siebie. Niewyjaśnionych przyczyn. Żeby się otworzyły w ogóle któryś, to... Nie wszystkie zamknięte, bo po co? Dobra, skład stoi i co? Nie załapało mi, że ja tu stoję na tej stacji? Serio? Co ja mam ci zrobić, że mi to załapało, że ja tu jestem? O,
teraz lepiej. I patrzcie ten. O, towarowy ten jedzie. O, teraz widzicie, w jednym wagonie się drzwi otworzyły. Czy jest ok? Dobra. Się przełączy na ten widok, tu jak widzę wszystko. A myślę, że znowu cofnięcie. Dobra, starczy tego, starczy tego. Czemu właścisku już od razu? Jeszcze nawet dobrze hamulce, że mnie zwolnił. Dobra, ruszaj chłopie, ruszaj. O malutku, ruszaj. No, też szarpnął, no ale dobra. Niech mu już będzie. Nie było tej... Dobra. Ruszamy, drodzy państwo, przed siebie. 35 na godzinę, niedługo będę mógł jechać. Dlatego już wystarczy nam zupełności i teraz będzie zjazd. Na mocy nie trzeba będzie wykorzystywać. A teraz zobaczcie. Idziemy wyprzedzać pociąg po prawo towarowy. No nie wiem, się zobaczymy w kresem WD i tutaj Jamie stoi w WTF. Dobrze. Ten teoretycznie będzie taka ładna prosta. Cześć, teraz wyłączę tą piasecznicę, ale tam znowu już powiedziałem, że ktoś tu skuł. Tam 60 będzie, no i to rozumiem. To będzie prędkość, jaką można jechać. Nie 35, może 60 mil na godzinę, to jest 100 km na godzinę. Przeliczenie oczywiście. Będziemy przyspieszali, ale na razie hamujemy. A, przekroczenie prędkości. Nie. Nie dobrze, nie o to chodziło. Coś coraz bardziej rurki się zaczęło robić. Dobrze. No to chodź. Dobra, teraz moc i lecimy. Może nie aż taka moc, że pociąg nie ogarnie. Ja trochę na pewno mocy i lecimy. Rozpędzamy się do 50. Skład powinien tyle ociągnąć sobie.
Już ten dęben towarowy, bo chciałeś też zasuwa. Trochę go wyprzedzamy, bo on nie ma tego przyspieszenia, nie? Dobra, jest moc. Nie trzeba hamować. Piasecznicę włącz, bo zaraz będzie, nie? Poślizgu. Dobra, zakończmy dokładanie do tego kotła. O, zluzujmy hamulce, bo już nie trzeba tak ostro hamować. Teraz będzie nas wyprzedł właśnie towarowy skład na sterowy przez. Teraz on jest szybszy. Dobra, a my dohamowujemy. Do końca. Tamte dwa pierwsze człony są nieważne, bo to pewnie lokomotywy. Bo tam pierwsze dwie to lokomotywa. To dosyć ostry niby do hamowania, ojcie. Z kurczki jest, więc dlaczego by miała być łagodna? Trochę. Jeden, dwa wagony przejechałem, patrzcie. No dobrze. No, by się zmieściły, no jak będę. Ja no nie jestem mistrzem jeszcze w jeździe parowozem. Z takimi dziwnymi zestawami. Również. Jeszcze mamy szansę na ten, na złoto, tylko nie możemy stracić ponad 10 punktów. Teraz będzie za mała, żeby rozpędzić ten zestaw do tych 60, 600 na godzinę. To będzie coś. Teraz. Oczywiście z widoku pasażera, bo jak to by mogło być inaczej. Ja z innych nie jeszcze. Dobrze, że tamten pojechał, chociaż więcej klatek na sekundę jest. Dobra, stoimy i czekamy. Potem zatrzymaj się w tym stopie, jakiś tam za 7-15 mieli. Okej. Zatrzymamy się. Może tam jest ten, ładowanie wody, nie? Bo w sumie mało, już coraz mniej. Dobra, dorzućmy trochę węgla do kotła, do tych 80%. Okej. Wszyscy pasażerowie na pokładzie, spuszczamy hamulec. Piasecznicy nie wyłączam. Piasecznica była również do tego, aby pociąg do mnie zjechał z niewiadomych przyczyn. No i my te 28%. No, lekkie szarpnięcie. I dobra, i więcej, no to z górki jest, więc powinniśmy na spokojnie pojechać. No. Dajmy sygnał i ruszajmy. Oczywiście odpowiednie regulacje. Nastawnikiem kierunku muszą się odbywać. Jak to w pociągu parowym bywa. W lokomotywie parowej, przepraszam. Towarek przejeżdża. No my się rozpędzamy. Coraz to mocniej. Do żądanych prędkości. Jeśli nie możemy przesadzić, aby nam ciśnienie nie spadło zbyt bardzo, bo wtedy ja w ogóle nie będziemy przyspieszać. Nie będzie miało siła para
iść do tłoków i napędzać nam kółek. To jest 64 czyn, lokomotywa jest, nie wiem, 30, a jak patrzy się stąd, jest 45. No, ale no i dużo widać z tego parowozu akurat, tak wam powiem. No i to jest to w parowozie, że tu jak dam 0%, to to z to, że jest górki, to on i też jakoś się hamuje dziwnym prawem. No te napędy tłokowe się muszą napędzać, to wiecie, od pary. Więc gdzieś tam minimalne dojścia pary powinno być. I nadganiamy znowuż ten sam pociąg towarowy. Jedzie tam po prawej stronie. Widzicie wy go? Czy nie? Tu jedzie. Trochę pary puściłem. No, bocznica właśnie zjeżdża. Na bocznicę albo jakieś inne tor do jazdy, ale chyba to jest bocznica, jak się nie mylę z widoku. No tam jest końcówka tego, nie? Nie, nie jest końcówka, to jest początek zakręt. To jest chyba inny tor. W takim razie. Musimy oszczędzać wody, żeby nam wystarczyło na wyjechanie na miejsce. O, przekroczenie prędkości. I przykro. No i jeszcze będzie złoto. No cóż. Dobra, lekko dajmy napędu tylnego, to nie wiecie. Hamulec, ten hamulec dynamiczny, kurczę, w parowozie. Hamulec dynamiczny w parowozie. Ustawia się kierunek jazdy do tyłu. I nadaje trochę mocy, no. Takie moje techniki, aby taki hamulec osiągnąć. Dynamiczny. Najłatwiejsze hamowanie, jak ktoś tym nie lubi się posługiwać, to jest właśnie takie dynamiczne. Ja zawsze wolę sobie, jak ruszam, to zawsze z widoku z wagonu i to jeszcze ostatniego. Jako pasażer, bo wtedy widzę, czy szarpie, czy nie szarpie. Ostatni wagonem i jak bardzo mocno. Ja się dostosowałem do wygody pasażerów, nawet jak się jedzie parowozem. Jakoś tak cicho, nic nie pisze nic na tym czacie. Nie wiem, co ja mam gadać cały czas, ja coś gadam. I włączę już, bo nie wiem o czym, ale na czacie jak ciszę, to jak ciszę. Ja chyba wam się naprawdę sobie z tej symulatora nie podoba, albo pociąg parowy. Po prostu wam się nie podoba. W sumie to nie wiem. To już musicie napisać w komentarzu. Czy Train Simulator wam się nie podoba? Jak się wam nie podoba, to on nie będę tego nagrywał, a jak wam się parowóz nie podoba, to napiszcie w komentarzu, że wam się podoba Train Simulator, a nie podoba wam się jazda parowozem,
tylko będziemy jeździć innymi składami, ale nie parowozowymi. O tak powiem. I wiecie, żeby w jakim stopniu interesowała was też ta transmisja, bo nie nagrywam jej tylko dla siebie, ale również i dla was, aby wam się miło ją oglądał. W sumie główne tego jest zamierzenie, żeby wam się miło oglądało, bo dla siebie nie muszę tego nagrywać. Robię to czysto z przyjemności i z pasji, i też żebyście mieli ciekawe materiały do obejrzenia. No jak bym to robił dla siebie, to bym sobie grał poza transmisją i bym po prostu sobie grał i nic więcej nie robił. O tak. Specjalnie używam swojego komputera, aby wam coś nagrać. Dobrze, piasecznica. I zaciągamy hamulce. A ten mój aerodynamiczny odpuszczamy. Zostawiamy tak na hamulcu, przełączmy się na widok pasażera, żeby zobaczyć sobie nasze dohamowanie. Zaostrzmy w ogóle hamulca na tym etapie. Najważniejsze, aby w tamtej strefie się znajdowała jakaś część składu. Tu mam zatwierdzenie wrajeczego, więc czerwonego światła tam nie ma. Zapiszmy sobie. Postaram się nawet wyhamować przed tym semaforem, co tam jest. ...83,5 PSI. Dobrze, trochę zwiększę, bo tu jednak do wagonów też musi odpowiednia ilość ciśnienia dochodzić, aby mogły dohamować. Dobrze, dohamowujemy. No jako, że to nie jest na stację, więc pasażerowie najlepiej, żeby to w ogóle nie odczuli tej sytuacji. Jak widać, tak się nawet udało zrobić. Zakończmy dolewanie do składu wody. To the signal element up and proceed with cache. Znaczy mam uważnie przez to przejeżdżać, dobrze zapiszemy sobie. To jedno i wiecie, uważnie przejeżdżać. No będziemy jechać uważnie, tylko żeby mi tam żadnych ograniczeń nie było. Przede wszystkim o to chodzi. Zatwierdzono. Tu jacyś coś tu się pali, tu jacyś ludzie stoją. Na czym polega trudność na tym odcinku? No się coś pali, to wiem. Widzę. Gdzie jest ta nie wiadomo jaka trudność? No to jest bardzo ważna rzecz. Ja bym chciał wiedzieć. Ostrożność zachowaj, to zachować ostrożność. Ile można jechać, tam też nie wiadomo.